Siema ludziska, z tej strony Tomeczko i witam was w moim komentarzu z gry Call of Duty Modern Warfare 2. I dzisiaj jak zwykle dla was mam parę temacików, więc zacznijmy sobie od sprawy frapsowej. Czyli mam nadzieję, że mi pomożecie, albo ja was przynajmniej się wytłumaczę tym takim, a nie innym wynikiem. Ponieważ spadają mi klatki w bardzo niechcianych momentach, na przykład gdy wybucha granat, albo gdy ktoś do mnie strzela, to czasami spada do trzech, czasami do dwóch, albo do jednej nawet klatki. Nie wiem czemu, jeżeli wiecie jak temu zapobiec, to napiszcie mi na PW. I to nie jest tak, że mój sprzęt nie wyrabia, bo ja mam taki sprzęt jak polski gracz, tylko procesor mam słabszy. I właśnie za cholery nie mogę zrozumieć tego, czemu mi tak spadają te klatki, bo normalnie to chyba ze 100 klatek wyciąga podczas nagrywania, a ja tego nie mogę zrobić, no. Więc jeżeli spotkaliście się kiedyś z takim problemem, to mi napiszcie w komentarzach, bo nie będę, wiadomo, jak dostanę nagrywarkę, to nie będę nagrywał tylko z konsoli, bo tak się nie można ograniczać. Dobra, to by było na tyle, jeżeli chodzi o sprawy frapsowe, a teraz ostatnio wpadłem na pomysł, że moglibyśmy zrobić Road to jesienne P90. Dlaczego jesienne? Ponieważ żeby mieć złote P90, musiałbym nakosić 1000 killi, a to jest za dużo. Więc myślę, że jesień spokojnie wystarczy, a ja będę mógł nagrywać na nowej nagrywarce bez, że tak powiem, straty komfortu podczas grania i będę się tak dobrze bawił jak wy. Mam nadzieję. I myślałem właśnie, żeby w tych drogach do tego jesiennego P90 ktoś gościł na przykład ze mną w grupie albo przez Skype, aby ja bym sobie z kimś gadał. I oczywiście nie zapominałbym o was, tylko to by wyglądało jak normalny live, tylko że w tle byłaby ta droga do P90. I od razu mówię, że będę się starał osiągnąć jak najlepsze wyniki, żeby nie lami po prostu, żeby to jakoś wyglądało, tak, żeby to było przyjemne do oglądania. No i dobra, to było chyba na tyle, jeżeli chodzi o takie sprawy organizacyjne. I mam dzisiaj dla was parę temacików, tylko takich już typowo opowiadaniowych. Nie wiem, czy w ogóle jest takie słowo, będę musiał sprawdzić w słowniku, bo czasami sobie wymyślam słowa, żeby coś komuś przekazać i muszę to zrobić szybko, żeby nie marnować czasu, czyli tak na przykład jak na nagraniu. Ale to innym razem, może pod innym komentarz poruszę ten temat. Ale teraz powiem wam, że ostatnio słyszałem w radiu audycję i tam pani prowadziła wywiad z jakimś panem. Nie wiem dokładnie, co to, nie wiem dokładnie, kto to był, ale to było coś takiego, że robię sobie kanapki w kuchni i wtedy słyszę ze strony pani zapytanie, czy traktuje pan gry poważnie. No to on powiedział, że tak, że one są bardzo ważne, bo to był w ogóle jakiś koleś od gier, no nie tylko też od takich planszowych. I on powiedział, że w grach trzeba naprawdę dużo myśleć i że na przykład nie tylko te planszowe nas bardzo rozwijają, ale również te komputerowe. One się opierają na tym samym, tylko że często chodzi po prostu o coś innego. Zawsze rozwijamy inną część naszego mózgu, jeżeli tak można powiedzieć, ale po prostu uczymy się kombinować, a w dzisiejszych czasach to jest bardzo potrzebne. I ogólnie przypomniałem, od razu mi padło na myśl, jak kiedyś mama do mnie powiedziała: Tomek, słuchaj, nie graj przed tym, jak odrabiasz lekcję. Dlaczego? Dlatego, że nasz umysł przy graniu bardziej się wysila niż przy odrabianiu lekcji. No to jest właśnie takie dziwne, ale tak naprawdę jest, przynajmniej u mnie. I od dzisiaj, kurde, sobie zrobiłem postanowienie, że nie włączę konsoli, póki nie odrobię lekcji. Dam parę minut przerwy, obejrzę YouTube'a i idę do lekcji, a potem będzie mi się dużo lepiej grało. Znaczy, dużo lepiej mi się będzie lekcję odrabiało, o, może tak, bo grać to będzie mi się grało bez różnicy. Ewentualnie można jakieś tam w małych ilościach wypić energetykach. Już pewnie myśleliście, że mówię o procentach, ale nie, mówię o energetyku. Nie będzie nam się grało tak, jakbyśmy wrócili ze szkoły i pewnie będzie więcej znajomych online niż normalnie, jak wracamy ze szkoły. No i tutaj bym chyba jeszcze poruszył jeden temat, ale niestety nam nie starczy czasu na gameplayu.
No, trudno, tak czasami bywa. Czekajcie do następnego tygodnia, bo pewnie wrzucę coś w następny tydzień. Albo przecież są święta. Kurwa, zapomniałem. Może to właśnie dostanę z okazji świąt Xboxa na jakiś tam czas, żebym mógł sobie pograć. Więc może pojawi się coś z konsoli i będzie więcej komentarzy przez święta. Taki prezent, ale potem już wiecie, zwalniamy tempo, żebym ja to wszystko poprawiał. I żeby po prostu moja mama była zadowolona, bo ja lubię, jak moja mama się cieszy, niż smuci. No, chyba każdy tak ma, nie? Boże, co za logika. Ale po prostu wolę patrzeć, jak moja mama się. Jak moja mama wraca zadowolona z pracy, a ja mam się czym pochwalić niej i po prostu jest dużo lepszy wtedy nastrój, tak? Już nie jesteśmy tacy przygnębieni. Ani mama nie jest przygnębiona, ani rodzice. No, cała rodzina jest happy. Kurde, takie właśnie. Spostrzeżenia nie, bardziej nie wiem, to rodzinne, o może tak uczuciowe. Dobra, to by było na tyle. Słuchajcie, jeszcze jedna malutka sprawa przyszła mi właśnie do głowy. Jeszcze 13 widzów do setki. Nie wiem, jak to zrobicie, ale kurde, chciałbym, cholera, chciałbym od was otrzymać taki prezent na gwiazdkę, żebym miał równą, kurde, stówę na dzień. Może być nawet o tym, jak będzie gwiazdka, to ja chcę odpalić wtedy YouTube'a, będzie taka ładna, kurde, setka. I wtedy będę się jarał. Dobra, więc jeżeli wam się podobał ten komentarz, to proszę o ocenienie go łapkami w górę bądź w dół, tylko te w dół, cholera, uzasadnić, hejterzy. I to by było na tyle. Siemano. Ziemango, znowu zapomniałem.